W ostatnią niedzielę sierpnia w Dmininie w gminie Łuków odbyły się obchody Święta Plonów. Uroczystość rozpoczął przemarsz dożynkowego korowodu. Udarzył nam się piękny plon, udarzył nam się piękny plon, złotego ziarna pełen plon, złotego ziarna piękny plon. Uczestnicy dożynek wzięli udział w mszy świętej, którą odprawił ksiądz proboszcz Andrzej Kieliszek. Dziękujemy Panu Bogu za plony ziemi, które są nie tylko owocem ludzkiej pracy, ale też darem niebios. Polecamy tych wszystkich, którzy trudzą się pracą na roli, którzy uprawiają ziemię, którzy prowadzą gospodarstwo, prosząc dla nich wszystkich o wszelkie potrzebne łaski. Wszechmogący Boże, Twoje słowo uświęca wszystko. Pobłogosław ten bochen chleba i te wieńce dożynkowe i spraw, abyśmy potrafili dzielić się owocami naszej pracy na roli i aby ta nasza praca była formą służby drugiemu człowiekowi i by była też na Twoją chwałę. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Po mszy nastąpiło przekazanie wójtowi i przewodniczącemu Rady Gminy chleba dożynkowego, wypieczonego z zebranego w tym roku ziarna. Zgodnie ze zwyczajem władze gminy podzieliły się nim z uczestnikami Święta Plonów. Spotykamy się po raz kolejny na dożynkach w gminie Łuków, które już od 12 lat są corocznie organizowane. Oczywiście my w gminie Łuków mamy w cudzysłowie taki problem, że nie mamy jednej gminnej miejscowości centralnej, gdzie moglibyśmy organizować tego typu uroczystości, a więc przyjęliśmy zasadę, że idziemy po kolei wioskami. W ubiegłym roku dożynki odbyły się w małej miejscowości Zarzecz Łukowski, dzisiaj odbywają się też w niewielkiej miejscowości Dminin. Pięknie przygotowana miejscowość, różnego rodzaju dekoracje przydrożne na posesjach, pięknie przygotowany plac. To pokazuje, że rzeczywiście nie zawsze trzeba kusić się na wielkie święto, tylko może czasami tak kameralnie, przede wszystkim mszą świętą podziękować za ten trud pracy rolniczej, podziękować za to wszystko, co rolnicy wnoszą do naszej gospodarki, do naszej gminy. A jaki to był rok dla rolników? No cóż, jeśli chodzi o rok dla rolników, to trudno powiedzieć. Podsumujemy go na pewno jeszcze troszeczkę później, bo przed nami jeszcze żniwa kukurydziane, tak możemy powiedzieć. Patrząc na to, co rośnie na polach, wydaje się, że plony będą wysokie, jeśli chodzi o kukurydzę. Nieźle też wyglądała sytuacja, jeśli chodziło o zboża, o samą wysokość plonów. Natomiast problemem jest to, że znów coś innego. 2 lata temu mieliśmy klęskę suszy. Teraz znów, mówią rolnicy, jest za mokro. No i oczywiście to, co ważne i na co wszyscy czekają, nie wiedzą, jakie będą ceny. Nie wiemy, co będzie, nie wiemy, jaka będzie przyszłość, jaka będzie opłacalność produkcji rolnej. No i oczywiście trzeba powiedzieć też, że klęski nie ominęły nas w tym roku. W tym roku mieliśmy gradobicie, co prawda nie w całej gminie, ale w niektórych jej obszarach. Może te straty nie są jakieś ogromne, ale wystąpiły. No i zdarzenia losowe, słynny już duży pożar gospodarstwa rolnego w jeziorach. To wszystko wpływa na taką
mieszaną atmosferę, jeśli chodzi o te dożynki. Zobaczymy. Myślę, że sytuacja jest tak dynamiczna, jeśli chodzi o kwestie ekonomii w rolnictwie, że trudno jest cokolwiek powiedzieć dzisiaj, jak będzie wyglądało zakończenie roku, jak będzie wyglądał przyszły rok. Na dzień dzisiejszy spotykamy się tutaj, cieszymy się z tego, że możemy wspólnie świętować te właśnie dożynki. A czy gmina Łuków to gmina rolnicza, czy już bardziej przemysłowa? To jest kolejne bardzo dobre pytanie. Zmienia nam się charakter gminy. Coraz więcej mamy na terenie gminy Łuków mieszkańców z miasta, którzy przenoszą się tutaj. No i niestety coraz bardziej rolnictwo zaczyna tym ludziom przeszkadzać. Ja chciałbym powiedzieć tak. Proszę Państwa, ci wszyscy, którzy przeprowadzają się z miasta na wieś, muszą liczyć się z tym, że to jest wieś i tutaj czasami będą pojawiały się różnego rodzaju niedogodności. Ale pamiętajmy o jednym, że rolnicy to są ci ludzie, dzięki którym mamy chleb w sklepie. To nie jest chleb z Biedronki, to nie jest chleb z czegoś innego, tylko to jest chleb, który jest wyprodukowany z tego, co rolnicy zebrali na swoich polach. Więc szanujmy ich i okazujmy wyrozumiałość, że czasami mogą być różnego rodzaju utrudnienia, czy to w ruchu spowodowane ruchem maszyn rolniczych, czy to czasami jeśli rolnik wywiezie obornik na pole i go rozrzuci, to chyba lepiej niż wysiałby, nie wiem, kilka ton nawozu sztucznego, który potem zjemy w tym warzywie czy w innym płodzie rolnym, który na tym polu rośnie. Czego życzymy rolnikom na ten kończący się i rozpoczynający nowy rok? Stabilności, przede wszystkim stabilności, przewidywalności, możliwości planowania. Można by było powiedzieć, że czasami chciałoby się wrócić do czasów minionych i mieć pewność, że to, że jeśli dzisiaj zasiejemy, to będziemy mogli za przyzwoitą cenę sprzedać, czyli tak zwane kontraktacje, tak zwane planowanie, czy gospodarka planowana. W rolnictwie ona chyba by się sprawdziła. Życzymy wszelkiej pomyślności, szczęścia i realizacji planów, tych różnych, jeśli chodzi o życie i to zawodowe, czyli produkcyjne związane z rolnictwem i to osobiste. Starostami tegorocznych dożynek byli Państwo Agnieszka i Henryk Szewczyk. Produkujemy zboże, prowadzimy też produkcję tuczników w cyklu otwartym. Jaki to był rok? No, rok był średni, dlatego że przed samymi żniwami grat nam sporo plonu obił. Jak teraz w tych obecnych czasach jest być rolnikiem, produkować coś? Czy to jest łatwe zadanie, czy nie do końca? Jest to praca wielozadaniowa. Musimy być i w sumie no i znać się trochę na rachunkowości, no i musimy już umieć bardzo dobrze prowadzić gospodarstwo rolne. Musimy często się starać o fundusze, żeby było łatwiej. No i cieszymy się, że mamy syna, który chce z nami pracować, bo inaczej by było, nie byłoby może dla kogo, by było trudniej. Czego życzyć takim osobom jak Państwo z okazji właśnie dożynek? No myślę, że no żeby nas Bozia trochę na górze pilnowała, nie było huraganów, nie było suszy, no i myślę, że wytrwałości. Podczas Święta Plonów odbyły się również występy zespołów ludowych z terenu gminy oraz ogłoszenie wyników konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy i najciekawszą dekorację dożynkową domostwa. Zostały też wręczone nagrody laureatom konkursu Moje Wakacje na Wsi 2021. Na dopuszczała tylko do okienka, bo chcę przyszłego, tego jestem panienka. Yeah.
najpiękniejszy w gminie Łuków wieniec dożynkowy w tym roku przygotowali gospodarze z Dminina. Drugie miejsce w dorocznym konkursie zajął Malcanów, a trzecie Sięciaszka pierwsza. Ja został Mali.